Moja Renata ładnie sobie perczy. Co wam chciałem pokazać, pewnie już widzieliście z tyłu. Buduję sobie łóżeczko w moim traficzku. To jest takie łóżeczko, słuchajcie, nakładane na siedzenia, ale miałem zrobić film z produkcji tego, tak powiem, łóżeczka składanego, nakładanego, ale niestety nie doszły do mnie druty spawalnicze i nie doszedł do mnie materiał przede wszystkim, czyli stal, którą sobie zamówiłem. No i z racji tego, że mi się szykował wyjazd, właśnie dzisiaj mamy sobotę, jadę do kolegi na picie koholu tradycyjne z kiełbaską na ognisku i te sprawy. No i tak sobie wpadłem na pomysł, że zbuduję, słuchajcie, prototyp swojego przyszłego łóżka. I patrzcie, co zbudowałem. Chciałem się właśnie z wami podzielić tym oto prototypem. Nie patrzcie oczywiście na to, jak to jest wykonane, bo jest to zrobione, słuchajcie, w ciągu godziny. Tak to wygląda, widzicie? Jest to, wiem, wygląda okropnie, powiecie. Czekajcie, może światełko zapalę. Wygląda może to okropnie, ale nie o to chodzi. Zobaczcie, to jest zawieszone. Czekajcie, ja włączę światło. Jest to zawieszone. Patrzcie, jaki syf tutaj jeszcze pod mojej produkcji, ale to nie, to bo mówię, to było na szybkiego. Jest to zawieszone na takich rurkach, o tamte nawet tak krzywo troszeczkę stoją. Jest to, słuchajcie, niemiłosiernie stabilne łóżko. Jest to zrobione w ten sposób, że jest tak, no, widzicie, deski na szybkiego skręcone, położona płyta OSB i jest to, powiem wam, bardzo, bardzo stabilne. Na to pyknąłem stary materac, oczywiście kołderka niechlujnie leżąca sobie. No i tak to właśnie wygląda, zobaczcie, to jest tak stabilne, mimo tego, że te rurki, regulacja, widzicie, mimo tego, że te rurki, zobaczcie, one nie są w ogóle umocowane, są to tylko klocki nawiercone specjalnie, żeby te nóżki można było włożyć pod póreczka. O, i tak na szybkiego to wygląda. Tam jeszcze, zobaczcie, zrobiłem takie oświetlenie, ale do tego dojdziemy, słuchajcie, później. No i właśnie tak to wygląda, na szybkiego zrobione i dzisiaj będzie relacja z pierwszego spania w busie na waszym nowym łóżeczku. Jak się sprawdzi, a podejrzewam, że się na pewno sprawdzi, bo już kurde, potestowałem sobie, słuchajcie, pod domem, tak sobie położyłem tam, włączyłem sobie webasto, zrobiło się tak przytulnie ciepło, nie wiem, w przeciągu chyba 20 minut i mało co, słuchajcie, już zacząłem odpływać, prawie bym zasnął, tak było wygodnie. A teraz z kołderką, z poduszeczką, taką jak w domu, to na pewno będzie genialne. Tak więc dobra, jadę do kumpla i widzimy się wieczorem, bo już tam na miejscu nie będę kręcił, bo troszeczkę prywatności też trzeba mieć, kolega też sobie może nie życzyć, także zobaczymy się już, jak będę się kładł w środku. Pójdźmy teraz zobaczyć, ile jest ropy w zbiorniku, żebyśmy widzieli rano, ile nam spaliło te webasty. Trochę się rozkuśtała, ale to nic. Spójrzmy, ile jest. No, na górnej kreseczce jest idealnie, wręcz idealnie. Pamiętajcie, że co kreseczka to pół litra. Więc zobaczymy. Zobaczymy więc, jak to wyjdzie. O, tutaj już możecie zobaczyć, w tym burdlu leży druty do migomata. Druty do migomata, które sobie właśnie zamówiłem. No, ciężko tam będzie wejść, ale później zrobimy wersję finalną. Takie, wiecie, zrobię takie stricte, że będzie takie prawie profesjonalne. Nóżki malujemy, wszystko elegancko. To będzie wszystko składane. Tutaj dorobię oczywiście jakieś schodki do schodzenia, bo da się tam wejść. Wejść jest łatwo, ale ciężej zejść. Ale to wszystko wyjdzie w praniu. Dobra, widzimy się wieczorkiem, jak będę się kładł spać. No dobra, panie i panewki, jest wieczór. Idziemy włączyć webasto. Włączamy. Klasycznie. Włączamy tu. Zaczyna się kręcić. Ustawimy sobie na... I niech sobie chodzi. Jeszcze nie idę spać, tylko idę do przyczepy. Ten kolega ma przyczepę, tutaj sobie siedzimy. Włączam sobie webasto po to, żeby się auto nagrzało. Zobaczcie tylko, jak ten burdello tutaj wygląda. Sobie w miarę tak rozcielę. O! I zobaczymy, słuchajcie, jeszcze zobaczymy jedną rzecz. Zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Ile jest stopni w tej chwili w aucie? I jak przyjdę, zobaczymy, ile będzie. Jest 8 stopni, widzicie? I tak zostawię. Tam się pali nasze ognisko daleko, żeśmy kiełbaskę, żeśmy sobie opierdzielali. Zobaczę tylko, czy odpaliło, żeby nie było jąder. Tak, odpaliło. Już widać kreseczkę jedną. Tak, że wszystko działa. No to nadejszła chwila, żeby iść spać. Ładuję więc się do środka. Widzimy się, jak się ulokuje, bo chodząc nie będę kręcił, bo się kamerą nie da operować. No i dobra, słuchajcie, jestem w środku.
Mamy 14 stopni, no nie widać tego, nie wiem czemu. Na chwilę obecną mamy 14 stopni, minęło 40 minut, no bo nastawiłem na minimum, tak? Ładuję się pod kocyk i zaraz będę spał, ale coś czuję, że się wyśpię, bo naprawdę jest wyśmienicie. Temperaturka jest taka fajna. No 14 stopni w tej chwili, no to jest spoko, moim zdaniem. I w razie czego, jak coś się w nocy będzie działo, to będę Wam relacjonował. A całą relację powiem Wam po spaniu. Jest godzina 22:54, więc widzimy się rano. Siemano, moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym dniu. Zgaszę światełko na razie, bo mnie razi. Mam nadzieję, że będzie mnie widać. Podejrzewam, że tak. Słuchajcie, noc minęła bardzo, bardzo fajnie. Wygodnie. Nie było dyskomfortu, żadnego dyskomfortu, słuchajcie, jeżeli chodzi o spanie, że tak powiem, wzdłużne, czyli starczało mi miejsca. No zobaczcie zresztą. O, zobaczcie, tak leżę. Załączę lampkę. Zobaczcie, tak sobie leżę. Jeszcze do szyby. Mam kawałek i jest całkiem znośnie. Tu jest o tak. Jest elegancko, jak widzicie. A tu Wam jeszcze pokażę. O, to jest... Już chyba wiecie, co to jest. Czujnik czadu i czujnik dymu. Jak wiecie, nie jestem samobójcą i warto taką rzecz mieć. Ja też mam, w razie czego, jakby coś było nie tak, czujnik mnie obudzi. Taką mam przynajmniej nadzieję. Dobra, Marcin, bo znowu gadasz. Wygodnie, słuchajcie, elegancko, cieplutką całą noc. W nocy, a to Wam pokażę tutaj. O, może tak trochę pod kątem, słuchajcie, zobaczcie. Kontroluję sobie zużycie baterii. Wczoraj miałem 12 V. Webasto włączyłem o godzinie 22. Mamy godzinę 8. Czyli 10 godzin chodzenia. Stan na początku było 12 V. Teraz skacze, widzicie, 11,9, 11,7. No ale kurde, po 10 godzinach, myślę, że z 12, jak wejdzie na 11,7 nawet, to jest rewelacyjny wynik. Na pewno furę odpalę. To raz. Druga sprawa, jak zobaczcie, jaka jest temperatura. 20 stopni. Co prawda na dworze jest 7, na dworze jest 7 stopni, chodzi cały czas na minimum, słuchajcie. Ja w nocy przestawiłem jeszcze, jak widzicie, na 1,5 Hz. Ustawiłem sobie w tych parametrach takich serwisowych, tam wszedłem i po prostu standardowo było 1,7 Hz. Ja przestawiłem, słuchajcie, na 1,5, bo po prostu było za ciepło. Po prostu jest za ciepło, to w zupełności, słuchajcie, wystarcza. A o samych ustawieniach tego wyświetlacza to Wam powiem tak przy okazji, nie? A to wam powiem w innym odcinku, jak tam się przestawia. Ciekawe, jak to będzie przy mrozach, no ale jak widzieliście przy załączaniu, jak uruchomiłem Webasto w samochodzie i testowałem, to osiągnąłem wtedy 21 stopni, 40 minut przy temperaturze zewnętrznej 0 stopni, więc nie będzie, myślę, taka znacząca różnica. No może spadek będzie troszeczkę przy minimalnych obrotach, to nam się podciągnie troszeczkę. Wszystko w praktyce wyjdzie. A co najważniejsze, zaraz zerkniemy, ile zeszło paliwa przez 10 godzin, bo w tej chwili zaraz je wyłączę. Noc wieczna, cały czas czujesz, wieje, buja furą tutaj na wszystkie strony. Fajnie, ja lubię takie fajne klimaty do spania. Dobra, idziemy zerknąć, ile zostało paliwa i robimy sobie małe podsumowanko. No to jesteśmy już na podsumowaniu, słuchajcie, no spało się naprawdę rewelacyjnie. Muszę Wam powiedzieć, bardzo rewelacyjnie. No jak widzieliście, jak Wam pokazywałem, temperatura 20 stopni. Musiałem jeszcze zmniejszać troszeczkę w sterowniku tą temperaturę, bo było za gorąco. Zanim przejdziemy jeszcze do spalania, ile to nam spaliło w ciągu tych 10 godzin, no muszę Wam powiedzieć, że ta konstrukcja sprawdziła się idealnie i już w jednym z następnych odcinków spotykamy się w robieniu już takiej wersji finałowej i naprawdę polecam. Jeżeli komuś starcza taka długość spania, jak mi tutaj widzieliście, ja mam 1,75 m i tu spokojnie mi jest, jak dla mnie jest komfortowe spanie, no to zapraszam do jednych z najbliższych odcinków. Będziemy spawać właśnie takie łóżeczko nakładane, bezinwazyjne, słuchajcie, bo te nóżki, które tam są, to jeszcze Wam pokażę w filmie, jak będę to robił, one wchodzą idealnie w siedzenia, naturalne dziurki, otwory w siedzeniach, tak, poprawnie powinny być otwory w siedzeniach, tam gdzie są zaczepy do pasów i tam generalnie wchodzi właśnie ta nóżka, opiera się o podłogę i jest wszystko zawieszone, bezinwazyjne nad siedzeniami.
Jedyny minus to jest właśnie stąd, jak w nocy, wiecie, siusiu się chce albo coś takiego, no to tu trzeba zeskoczyć jakoś i ciężko się schodzi, ale też coś tutaj wymyślimy, jakąś drabinę aluminiową, jakąś starą znajdę albo coś takiego i dorobię po prostu tutaj zejście, które będzie się jakoś tak fajnie tu składało albo wysuwało. Nad tym jeszcze pomyślimy, to wszystko wyjdzie w praniu. A teraz chodźmy zobaczyć ile, bo na pewno na to czekacie, ile spaliło Webasto w ciągu 10 godzin użytkowania. Oczywiście na minimum z oczywistego powodu. Wiecie jakiego. Jestem w tym samym miejscu, gdzie zaczynałem, żeby poziom był mniej więcej taki sam. Więc spójrzmy. Zapalę światełko. O, zobaczcie, tyle zeszło. Ale nas interesuje miareczka z tyłu. Na miareczce z tyłu jest o tyle. Była, pamiętacie, była nie pierwsza, nie było na pierwszej kresce, tylko było na drugiej od góry, czyli zeszło jakieś 1,4 litra na 10 godzin. Czyli 140 ml na godzinę, jakoś tak. Trzeba przyjąć tak, 140 litrów na... litrów, kurde, to bym zbankrutował, Marcel. 140 ml na godzinę. Czy to dużo, czy mało? Ja uważam, że niewiele, jeżeli chodzi o komfort spania. Oczywiście, no jak wam to mówiłem, na początku miałem 1,7 Hz, chodzi o ustawienie pompki, a później zmieniłem to na też mniej, któregoś razu na 0,9 nawet, ale to była zbyt mała wartość. To zwiększyłem na 1,5. I tak już do samego rana jechałem, także to spalanie może być troszeczkę jeszcze mniejsze, jak będę jechał na tym 1,5, bo mówię, standardowo było 1,7. Więc powinno być jeszcze mniejsze spalanie, aczkolwiek pewnie nieduża różnica będzie, ale tak trzeba przyjąć, no. 1,4 litra, czyli 140 ml spalanie na godzinę i w samochodzie naprawdę jest bardzo ciepło, oczywiście przy 7 stopniach. Przy większych mrozach, nie wiem, czy spalanie będzie większe, bo to nie działa jak piec, po prostu nastawiacie częstotliwość i koniec. Nieważne jest, jaka temperatura jest na zewnątrz. 1,5 Hz zawsze będzie 1,5 Hz, niezależnie właśnie od pogody, nie? Tylko może ewentualnie chłodniej być w aucie. Ale czy będzie na pewno na tyle chłodno? No, nie wiem, zobaczymy jak będzie jakiś taki siarczysty mróz. Już niedługo zapowiadałem siarczyste mrozy, więc nie umieszkam to sprawdzić. Nawet pod chatą, słuchajcie, pójdę na nocleg do busika i sprawdzimy. Jestem naprawdę zadowolony z tego chińskiego Webasto. Tak się nie powinno mówić, bo Webasto to Webasto. Ale tak się przyjęło potocznie mówiąc na ogrzewanie postojowe, jakiekolwiek by nie było, zawsze się mówi Webasto. Wszyscy wiemy, o co chodzi, prawda? Dobra, kończymy na dzisiaj. Widzimy się już w następnych odcinkach. Tam będziemy coś klejstrować z tym łóżkiem. Z tyłu jeszcze tam wykombinuję sobie jakiś stoliczek, krzesełko i te sprawy, ale to wszystko zobaczycie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Jak jesteś nowym, to zasubskrybuj kanał, bo naprawdę warto. I koniecznie kliknij dzwoneczek. Słuchajcie, bo jak nie klikniecie, to nie będziecie powiadomieni o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale. A tak dostaniecie od razu cyk, Marcel coś wrzucił i oglądacie. Jeżeli podobało Ci się, chciałbyś jakoś wesprzeć mój kanał, po prostu postaw mi kawę, link masz w opisie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Strasznie dzisiaj wiecznie jadę do domu. Cześć!